Tej nocy nie wszyscy pójdą wcześnie spać, jak bowiem można spać spokojnie ze świadomością, że pół miasta właśnie zwiedza muzea i inne instytucje, które specjalnie na 9. Europejską Noc Muzeów przygotowały specjalne atrakcje. To już w następną sobotę 17 maja i według zapowiedzi szczecińskich instytucji kultury będzie się działo. Wszystkie gmachy Muzeum Narodowego w Noc Muzeów, czyli w sobotę 17 maja otwarte będą od godziny 16 do północy, a tak naprawdę zwiedzać będzie można je do pierwszej w nocy. Do pierwszej. Chodzi o to, aby nie było sytuacji jakiegoś nieporządku, czyli wpuszczać będziemy po prostu do północy. Muzeum Narodowe jako koordynator Nocy Muzeów zaprasza do niemal wszystkich swoich oddziałów i na wieżę widokową na wałach Chrobrego, która rokrocznie przeżywa oblężenie. Ciekawie prezentuje się również oferta Zamku Książąt Pomorskich, gdzie Noc Muzeów minie pod znakiem Nocy Gryfa. A w związku z Rokiem Gryfa przygotowaliśmy również wykłady prowadzone przez dr Kochanowską i przez dr Ochędowską-Grzelak. Również przygotowaliśmy dla dzieci warsztaty i myślę, że tu w przypadku tychże i wykładów, i warsztatów liczba miejsc jest limitowana. Do siebie zaprasza także Książnica Pomorska, gdzie równolegle z Nocą Muzeów odbywać się będzie druga edycja festiwalu Książki Słuchanej. Książnica pokaże swoje zbiory oraz to, jak wygląda proces restauracji książek, map i publikacji. Zobaczymy więc to, czego nie można zobaczyć na co dzień. Zapraszamy do naszych podziemi, żeby odwiedzający mogli zobaczyć, co się dzieje z książką zniszczoną. Wydawałoby się już nie do uratowania, a jednak nasze czary-mary książnicowe sprawiają, że ta książka znów wraca do obiegu. Więc to też bardzo chętnie tam zaglądają nasi goście. Do siebie zaprasza także jak co roku Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Techniki i Komunikacji czy Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.